las liściasty zalewowy, który generalnie jest w Polsce, nie tylko w Polsce, totalnie wyniszczony. Szacuje się, że został 1% powierzchni. To jest prawie nic, więc liczy się każdy skrawek. Las Łęgowy Kamieniec jest bardzo ważny też z punktu widzenia tego przyrodniczego, tego zachowania bogactwa fauny i flory w mieście Oświęcim. Ten skrawek ziemi w Oświęcimiu powinien być zachowany w sposób właśnie naturalny. I dlatego powstał ten pomysł stworzenia ścieżki przyrodniczej. Zaprosiliśmy firmę Syntos do tego projektu. To się dokładnie wpisuje w strategię związaną z dofinansowaniem po pierwsze lokalnych przedsięwzięć, po drugie przedsięwzięć, które mają charakter edukacyjny, po trzecie przyrodniczy. Po czwarte służy mieszkańcom Oświęcimia, w związku z tym również naszym pracownikom. Firma Syntos zaangażowana jest w wiele projektów takich ekologicznych. Razem wspólnie miasto i firma Syntos zrealizowało to projekt. Udało się to. Bardzo się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć w tej inicjatywie. To jest dokładnie to, co chcemy robić i co chcemy wspierać. Podoba mi się, ja już z tej ścieżki edukacyjnej korzystałem. Trasa ma 2,5 km długości i wykonuje pętle. W środku miasta najczęściej są parki, a bardzo rzadko się spotyka taką sytuację jak tutaj. Także o to trzeba dbać. To jest perełka z kart.